Tam na stronie tłucze sobie zęby. Wypluwa wodę za kulisy. Drugim łykiem kryniczanki gwiazda tłucze gardło. Trzeci łyk wody gwiazda rozpiera nad sobą. Parska, pryska wodą, jak hipopotam w upalne lato. No bez przesady, co? Gwiazda wykrzykuje. Ja dograłam jutro. Jestem szczęśliwa. Szczęśliwa, szczęśliwa. Jestem aktorką. Przez wiele lat byłam niepotrzebna. Wszystko przez dyrekcję. Tak, poprzednie dyrekcje. Teraz jest dobrze. No poważnie. Boże. No tak, no. Śmieję się i płaczę, gdy sobie o tym pomyślę. Ile we mnie siły, żeby żyć. Ile pokory. O, gwiazda przymierza suknię. Kroju. Niektórych sukien gwiazda jest świadoma. Oto twarze i uśmiechy moich znajomych. Żywych i umarłych. I moich najbliższych. I moja własna twarz. I osądźcie ją. I skażcie. I narodźcie ją. I nazwijcie jej imieniem. Bo gwiazda dotąd nie ma żadnego imienia. Kto jest więc ten, który do was mówi? Kto jest ten, który mówi ze sceny? Czy wielki aktor? Wirtuoz swojego ciała? Kukła o rysach prostackich? Pomalowanych farbami, tłustą szminką i pudrem? Ktoś bez imienia? A może więcej praw, by wyjść naprzeciw i mówić ma kiepski aktor? Nie umiejący rozróżnić życia od udawania? Piękna od śmierci? Łatwości od trudu, który aż się nie opłaca? To chyba już mój koniec. Tak. To jest mój koniec. Koniec wszystkiego! Radości koniec, koniec udręki! Mój koniec! O, ale zagrała. Mówią półgłosem. Cicho. Ale ja ich słyszę. O, jak dobrze słyszę. Słowo za słowem. Dobra, wypalę, idę do chłopy. Tak, obiadek trzeba zrobić. A potem na próbkę, tak? Bardzo obfitował tutaj w kolejne produkcje teatralne z tego prostego powodu, że postanowiliśmy uhonorować naszych aktorów za te wiele lat pracy, bo tak będzie tutaj w przypadku Bogusi Podstawskiej, potem będzie premiera Matyldy Baczyńskiej, ale właśnie dzisiaj spotykamy się dlatego, że premiera za dwa dni i to jest, mówiliśmy o tym już także podczas Międzynarodowego Dnia Teatru. Pani Bogusława Podstawska-Kraza obchodzi jubileusz 30-lecia pracy na scenie i wydaje mi się, że najlepszą możliwością honorowania aktora
to oprócz tych wszystkich rzeczy sympatycznych, które się wydarzają, kwiatów, dyplomów i jakichś nagród pieniężnych, to myślę tak, że to jest po prostu sympatyczna robota i taka robota teraz się właśnie nam wydarza. I o tym proszę, żeby powiedział Jakub Porkari, który opiekuje się artystycznie całym wydarzeniem, więc zapraszam, Jakub. No nic, no, jest to monodram. Dosyć, znaczy tragikomiczny, dziwny, tekst jest bardzo dziwny. Nie jest to na pewno najłatwiejszy monodram do grania dla aktora, ponieważ wymaga dużo skoków emocjonalnych, nie? Można to tak nazwać, ponieważ ten tekst nie ma jakby historii, tylko jest zlepkiem różnych rzeczy. Znaczy trochę jest to strumień świadomości aktorki, trochę to są części zagranych kiedyś ról przez tą aktorkę. No i jakby ta aktorka próbuje na oczach widowni przypomnieć sobie właśnie różne role, równocześnie coś opowiada o sobie, o swojej prywatności, o tym zawodzie w ogóle, o życiu w teatrze. No i nic, no i tak, ja opiekuję się artystycznie, ale wspólnie ze mną scenografię przygotował Tomasz Gawroński, który już tutaj pracował dwukrotnie chyba przy Tlenie i przy Lato 1910. Tomasz Gawroński przygotował również światła, a pani Gabrysia jest tutaj? Nie ma. A nie, no bo to krąży z kierownikiem technicznym. Pani Gabrysia Sipiora, mamy bardzo trudne nazwisko, przygotowała kostiumy. Tak. No i nic, myślę, że najlepiej. A gram ja. No tak. No właśnie, jak to jest w ogóle? Ja tylko mam jedno pytanie. W wieku 55 lat, proszę państwa, ta dyrekcja mnie zauważyła. Jestem im wdzięczny. Dobrze, ale no to dlatego ja tu jeszcze dajemy podpórkę, jeszcze lepszą. Jak to jest mieć jako gwiazda Bogusia Podstowska-Kras, mieć do dyspozycji całą scenę tylko i wyłącznie dla siebie, bo to pierwszy twój monodram, tak? Tak. Jak to jest? Dziwnie. Ale ja się rozwinę, spoko. Tak, trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że to jest spektakl, który nie ma trochę jakby sensu bez obecności widowni. Właśnie. Bo, no i tak też powiedzmy pełnej widowni. Bo jest interakcja. Tak. I w pewnym sensie to, co się, częściowo oczywiście, to, co się dzieje na scenie, jest uzależnione od relacji z widzami. Każdego dnia będzie troszeczkę inaczej. No i trzeba się dostosować. Dokładnie, bo nie wiadomo, jak się człowiek zwraca do drugiego człowieka, to nie wiadomo, jak ten człowiek zareaguje, więc w zależności od reakcji widowni, znaczy, to będzie zależała reakcja. Jest spojrzenie z boku, tam, z tyłu. Ale czy to nie jest, bo tutaj rozumiem, że pytanie też dąży w tę stronę, że czy to nie taki mały zespół, nie? Bo to taki... No mały. No bo to jest taka forma. Tak, ale ja tu w jakimś tam wywiadzie powiedziałem, już nie pamiętam komu, ale też jest sprawa taka, że ja właśnie nie nazwałbym moją pracą tutaj reżyserią, bo jednak monodram, według mnie przynajmniej, polega na tym, że to znaczy, najważniejszym elementem jest aktor i to aktor w pewnym sensie musi sobie coś przygotować, a właśnie potem przychodzi osoba z zewnątrz, która pomaga w poszukiwaniu tych sensów, tych wyrazów i tak dalej. Dlatego takie małe grono, bo... Opiekun jest po to, żeby przynajmniej w moim wykonaniu, żeby mnie się coś nie pomieszało, dlatego jest opiekun. Żeby nie pobłądzić. Zapraszamy serdecznie. Jakieś pytania jeszcze? Rozmowy indywidualne. O, no to więc dziękujemy serdecznie. Zapraszamy na premierę, która będzie miała miejsce w piątek o godzinie 19:00. Jasne. Później na kolejne spektakle i oddajemy, rozumiem, panią Bogusię teraz Podstowską.